Pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale zupełnie nie mogę się przekonać do powieści Harlana Cobena. I to pod względem stylistycznym, i pod względem tego, jak w ogóle buduje swoje historie. Mam wrażenie, że są strasznie powtarzalne, strasznie zagmatwane, i to nie w tym dobrym tego słowa znaczeniu, a po prostu na siłę. Ale pomyślałam sobie, że skoro jest to hiszpańska produkcja, a ja uwielbiam hiszpańskie produkcje, no to dam jej szansę. Czy było warto? Zapraszam na materiał. Cześć, z tej strony Ola i będę dzisiaj recenzować nowy serial, który pojawił się na Netflixie pod tytułem Niewinny. I za tę produkcję odpowiada Oriol Paolo, który jest odpowiedzialny między innymi za takie. Filmy jak Oczy Juli czy Tempo, czyli bardzo dobre produkcje. No i produkcja ta powstała na motywach jednej z powieści Harlana Cobena, o czym napomknęłam już we wstępie. W roli głównej pełni się tutaj Mario Kazas, który jest moim zdaniem bardzo podobny do Harlana Cobena. I nie, nie wizualnie, a pod względem tego, że Mario Kazas w moich oczach jest takim samym aktorem, jakim był parę lat temu właśnie w Kontratiempo. On w ogóle się nie rozwija. On ma jedną twarz, jest trochę drewniany, no nie ogląda się go źle, ale mogłoby być znacznie lepiej. No i to już na wstępie jest taki minus tej produkcji, że główny bohater nie wzbudza jakiejś większej sympatii. Chociaż biorąc pod uwagę kilka elementów, to dobrze, ale o tym znacznie później. Na początku chciałam się w ogóle skupić na tym, o czym jest ten serial? I jest on z założenia strasznie zagmatwany, bowiem przenosimy się do życia Mateo Vidala, na którego każdy mówi mat, który trafia do więzienia na 4 lata za nieumyślne morderstwo. No i wychodzi po tych 4 latach i zaczyna sobie układać życie z Oliwią, i wszystko wygląda super, no poza tym, że przeszłość wraca. I nie tylko Mateo Vidala, ale także Oliwii. Więc to wszystko brzmi bardzo enigmatycznie, i już z założenia wiemy, że będą się tu działy dziwne rzeczy, że będzie zamieszane mnóstwo osób i że wszystko wyjaśni się w ostatnim odcinku. No prawie, bo wielu rzeczy można się tutaj domyślić. Ale zanim bardziej zagłębimy się w temat, to chciałam zaprosić do subskrybowania tego kanału, ponieważ pojawiają się tutaj różne recenzje, właśnie głównie filmów i seriali, sporadycznie książek, ale jeżeli chodzi o te filmy i seriale, to recenzje są zwykle szybko po premierach, bo jak już zasiądę przed ekran, no to trudno mi się oderwać, zwłaszcza jak mi się coś powie. Jak coś mi się mniej podoba, no to jest troszeczkę gorzej, ale w przypadku tej produkcji. Trudno mi było odejść od ekranu, zwłaszcza przez pierwsze cztery odcinki, bo te pierwsze cztery odcinki są naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tak dobre, że twórcy w fenomenalny sposób budują nie tylko atmosferę, ale i powiązania między tymi odcinkami, i uważam, że to jest najmocniejszy punkt w ogóle serialu niewinny. Ano dlatego, że jeden z odcinków kończy się otwieraniem drzwi, ale nie widzimy, kto stoi po drugiej stronie, natomiast drugi opowiada o osobie, która stoi za tymi drzwiami, ale dopiero na koniec tego odcinka widzi. Kto za tymi drzwiami faktycznie stał, i że to chodzi o tę osobę, o której opowiadał ten odcinek. No brzmi to zagmatwanie, nawet jak o tym mówię, ale właśnie to jest naprawdę mocny punkt tej produkcji. Właśnie cliffhangery, zwroty akcji, mamy tutaj naprawdę mnóstwo i to współgra z tą atmosferą budowaną w tym serialu bo jest ciemno, bo jest klaustrofobicznie, bo każdy ma swoje sekrety, bo postacie są strasznie niejednoznaczne. Nie ma tak, że ktoś jest dobry albo zły. Nie, nic takiego się tutaj nie pojawia. Każdy jest zaprezentowany w odcieniach szarości albo może i czerwieni, bo chodzi tutaj o rozlew krwi bardzo często. Tylko, że właśnie w okolicach piątego odcinka okazuje się, że twórcy i Harlan Coben gmatwają na siłę. Na siłę, bo... Za Zakończenie jest znacznie prostsze niż mogłoby się wydawać, ale spokojnie, w tej sekcji nie pojawią się spoilery, spoilery będą znacznie później i dość dobitnie zasygnalizuję, że się pojawią. Zanim pomówię sobie trochę o tych zakończeniach, a raczej o zakończeniach różnych wątków, bo jest tutaj kilka, chciałam zwrócić uwagę na grę aktorską, bo chociaż Mario Kazas jest dość drewniany, ma jedną twarz i nie wzbudza wielkiej sympatii, to w sumie to trochę dobrze, bo on jest bardzo niejednoznaczną postacią. Wychodzi z więzienia po czterech latach za nieumyślne spowodowanie śmierci, no i wszystko spoko, bo ma takie niewinne oczy, bo przecież nie mógł tego zrobić, i faktycznie wszystko wskazuje na to, i to żaden spoiler, że jest niewinny, że to był zwykły wypadek ale coś tu jest takiego w nim, że mamy pewne wątpliwości. Te wątpliwości towarzyszą nam przez całą produkcję i twórcy sprawnie wykorzystują tę jedną twarz Mario Kazasa, ponieważ tak naprawdę nie wiemy, co się za nią kryje, jakie uczucia, jakie emocje, więc ta drewniana poza akurat w tym przypadku wypada zaskakująco dobrze. Oczywiście mówię też z przymrużeniem oka, bo mogło być lepiej, mógł się wcielić ktoś lepszy w tę rolę, ale naprawdę nie jest źle akurat w tym przypadku. Podobało mi się za to rolę kobiece, zwłaszcza jeżeli chodzi o Oliwię, czyli jego partnerkę, i panią detektyw Ortiz. I wydaje mi się, że pani detektyw Ortiz jest moją faworytką w tej historii. Poznajemy jej genezę, co ją kształtowało. Jest bardzo silną kobietą, ale silną na zewnątrz, kruchą w środku, często tak bywa w tego typu produkcja, Zwłaszcza jeżeli ktoś pracuje w policji i musi udowadniać, że jest najlepszy. Na każdym kroku zawsze, bo będzie zepchnięty przez mężczyzn. I to jest tutaj dobitnie pokazane i bardzo fajnie. Zaakcentowane. Natomiast jeżeli chodzi o Oliwię, to ona jest niesamowicie niejednoznaczna. I okej, okay, nie jest drewniana jak Mario Casas, ale bardzo fajnie gra uczuciami, widać po niej te emocje i one też nie pozwalają nam tak szybko zrozumieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Też chciałam zwrócić uwagę, że pojawia się tutaj wątek, który przywołuje skojarzenia innej hiszpańskiej produkcji, która również miała swoją premierę na Netflixie całkiem niedawno, Skyroho i recenzowałam ten serial również na tym kanale, link zostawiam w opisie. Nie podobał mi się jakoś bardzo, ale więcej o nim możecie po słuchać właśnie tam. Bowiem mamy tutaj podobny wątek, wątek domu publicznego, który pokazuje z jakim problemem zmaga się Hiszpania. No i w Skyrocho było to przedstawione w sposób tarantinowski. Tutaj mamy większą powagę. Tutaj faktycznie możemy współczuć tym bohaterkom, możemy wczuć się w ich sytuację na tyle, na ile się da i postarać się je zrozumieć. Jest to naprawdę fajnie zaprezentowane i byłam miło zaskoczona tym, że twórcy potrafią tak działać na Emocjach, tak budować ten suspens, że faktycznie chce się oglądać ten serial, chcemy się dowiedzieć więcej, i przy okazji ta problematyka domów publicznych w Hiszpanii, żeby nie wyrazić się gorzej, jest dobrze zaakcentowana przy wtórze świetnej atmosfery neonowej, ciemnej, klaustrofobicznej, jak cały ten serial. Więc to wszystko fajnie ze sobą współgra i dzięki temu dobrze ogląda się serial Niewinny. No ale właśnie, tak jak wspomniałam mniej więcej na początku, dobrze się go ogląda do czwartego-piątego odcinka, potem jest znacznie gorzej. I w tej sekcji pojawi się trochę spoilerów, będę opowiadać o zakończeniu, więc jeżeli jeszcze nie oglądałaś albo nie oglądałeś tego serialu, proszę przewinąć, dalej, żebyście się na nie nie nadziali, no bo byłoby po prostu szkoda psuć sobie zabawę. Chociaż serial sam psuje nam zabawę, bo tak, od piątego odcinka, może nawet wcześniej, zależy o jaki wątek chodzi, można się domyśleć, o co tutaj tak naprawdę chodzi. No bo nie trzeba być wielkim Sherlockiem, żeby zrozumieć, że ojciec Daniego, czyli tego chłopaka, który zginął w jednej z pierwszych scen i za którego Matt Vidal poszedł do więzienia, chce się na nim zemścić. I naprawdę to jest. Pokazane jak na dłoni, że go nienawidzi, że śledzi swoją żonę, a skoro śledzi swoją żonę, to wie, że kontaktuje się z Matem, a skoro wie, że kontaktuje się z Matem, to ma jeszcze więcej powodów, żeby go nienawidzić i go wrabiać. Ale już sam sposób, w jaki to robię, jest dla mnie strasznie naciągany. No mamy tutaj dwóch gości, Saeza i Gajardo. No i Saez dostaje nawet swój odcinek i wydaje się, że jest naprawdę ważna postać, mimo że jest płatnym mordercą, jego historia jest dobrze zaprezentowana i ten odcinek jest mniej więcej na początku, więc wydawać by się mogło, że naprawdę będzie tutaj istotny, a potem bach, daje się tak wyrobić pospolitemu typowi, o którym nie wiemy zbyt wiele, no żebyśmy się za szybko nie domyślili, no i jeszcze jest tak naiwny, że spotyka się z nimi, dostaje strzał i umiera tak po prostu. No uważam, że to zostało rozwiązane Deus Ex Machina zbyt szybko, zbyt prosto, bo postać Saeza, postać Gajardo, oni mieli ogromny potencjał, a połaśli się na kastę i po prostu dali się zrobić pierwszemu, lepszemu gościowi. No moim zdaniem jest to bardzo słabe i uproszczone rozwiązanie, zwłaszcza że tych tropów wątpliwie było znacznie więcej, ta historia wydawała się być bardzo zagmatwaną i nie mam nic do tego, że w końcu twórcy postawili na proste rozwiązanie, bo często to jest dobre, ale w tym przypadku postacie miały większy potencjał i po prostu ktoś słabszy ich pokonał. No nie pasuje mi to do tej konwencji. Już chyba naprawdę wolałabym, żeby za tym wszystkim stał Mat, no bo tak jak wspomniałam, on jest niejednoznaczny, on ma cały czas tę samą twarz, cały czas te niewinne oczy i to nie jest mój przykład, tylko bo inne postaci tak o nim mówią, więc może i byłoby lepiej, gdyby się okazało, że faktycznie jest czarnym charakterem i wtedy ta ostatnia scena nie byłaby taka odklejona, bo wyszło na jaw, że ma tą drugą naturę, bo chciał przeżyć w więzieniu. No kurczę, widać było, jakie są warunki w tym więzieniu, więc naprawdę nic dziwnego, że ta druga natura, oczywiście nikogo nie tłumacząc, się w nim ujawniła. Więc może byłoby lepiej, gdyby to on za tym stał, to bardziej by pasowało, bo byłby w stanie powalić Gajardo, Saeza, płatnie. Morderca, z którym poradził sobie ojciec Daniego. No i też mam sporo zarzutów do zakończenia wątku Kimi Candice, czyli Olivia bo okej, okay, ten pierwszy etap matczynej miłości Kimi do Candys jest bardzo spoko i pokazuje problematykę, o której już wcześniej wspomniałam, więc nie będę się nad tym już teraz rozwlekać, ale to co się później wydarzyło, to że chciałaś na niej zemścić i w sumie to nie rozumiem w imię czego, bo obwiniała się o to, że kandys zginęła, że to przez nią, że jej nie dopilnowała. Że przecież jej matkowała, a potem po prostu je pojechała do klienta, a później nasłała na nią kilku gości i wyprawiła orgię, żeby coś udowodnić. No totalnie mi się to nie klei i uważam, że twórcy w ten sposób chcieli utrzymać ten klimat, wprowadzić jeszcze większą dramaturgię, no bo jednak ten ratunek był w ostatnich minutach i o małej nie doszło do tragedii. I to też zostało pokazane, że kobieta kobiecie zrobi najgorzej, największe świństwo. Okej, okay, ale nie współgra mi to zupełnie z tym, jaka była Kimi na początku i zniszczyło ją życie przez te kilka lat, ale nadal nie rozumiem przejścia od tego altruizmu, od tego matkowania do zemsty. Nie podoba mi się to i nawet jeszcze jestem w stanie zrozumieć to rozwiązanie z ojcem Daniego, a tego nie jestem w stanie zrozumieć. Bo jeżeli chodzi o te powiązania między detektyw Ortiz a oddziałami specjalnymi, no to okej, okay, rozumiem, jak to w każdym kryminale bywa, że się mijają albo pojawiają się w odpowiednim momencie w tym samym miejscu. To jest jasne, to jest ten normalny chwyt. Trochę mniej podobało mi się to, że bohaterowie zachowują się trochę jak stan Albo nie tanich, po prostu z horrorów, tak jak na przykład Oliwia idzie za kimi po prostu w imię tego, co między nimi było, mimo że nie powinna nikomu ufać i przejechała się na ludziach wielokrotnie, ale idzie za nimi ślepo. Więc jest tutaj troszkę takich niespójności, trochę dziwnych zachowań, ale ostatecznie serial Niewinny ogląda się naprawdę dobrze, mimo tego, że można się domyślić, o co tutaj tak naprawdę chodzi już między czwartym a piątym odcinkiem, tak mniej więcej, bo tych poszlak jest tutaj, Sporo, a twórcy niepotrzebnie komplikują. Ale nie uważam, że jest to zmarnowany czas. Ja się dobrze bawiłam, uważam, że to jest kawał solidnego serialu. Takie 7 na 10 byłoby wyżej, gdyby nie te zakończenia. Także ja z czystym sumieniem mogę polecić serial niewinny, który można oglądać na Netflixie. A jeżeli już go oglądałaś, albo oglądałeś, albo w ogóle planujecie obejrzeć ten serial, to dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. A ja standardowo będę wdzięczna za łapki w górę i subskrypcję kanału. Dzięki!